Ty, panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Księga Habakuka, pierwszy rozdział, 12 i 13 werset. Bóg jest skałą. Księga Habakuka przypomina księgę Jeremiasza w tym, że przedstawia dialog między prorokiem a jego Bogiem. W obliczu narastającej fali zła, udręczony Habakuk otwiera swoje serce przed Panem. Jerozolima upadała pod naporem armii chaldejskiej. Prorok widzi okrutnych żołnierzy, którzy są narzędziami Pana Boga do ukarania zbuntowanych. Zdumienie ogarnie tych wszystkich niewierzących, bezmyślnych grzeszników, tak uczą nas dzieje apostolskie 13 rozdział 41 werset. Człowiek Boży również jestem głęboko zaniepokojony. Pan Bóg dał wolną drogę fali nieprawości, jak poucza nas Psalm 83, objawienie 10, rozdział 7, werset, nazywa to tajemnicą Boga. Jak może On nawet znieść jej widok? Prorok pamiętał o swojej relacji z Bogiem, który ma oczy zbyt czyste, aby mogły oglądać zło. Widok ziemi, na której zepsucie i przemoc są bez skrępowania podziwiane, jest dla niego nieustanną obrazą. Boże spojrzenie w jego nieskazitelnej czystości było w stanie spocząć z satysfakcją tylko na jednym człowieku. Z tego samego powodu jednak odwróciło się od niego, gdy stał się grzechem za mnie. Bóg jest skałą. Ty, panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego księga Habakuka, pierwszy rozdział, dwunasty. Do trzynastego wersetu.